Serdecznie. Dokładnie 41 lat temu, 25 lipca 1983 roku, jedna z największych legend thrash metalu wydaje swój debiutancki album. 41 lat temu ukazał się debiutancki album grupy Metallica, Kill 'Em All. Płyta, która przewróciła wszystko, co zastała. Młodzi chłopcy postanowili zostać niemalże pionierami thrash metalu. Ich debiutancki album, moim zdaniem, do tej pory niestety traktowany po macoszemu, nie tak doceniony jak kolejne płyty Ride the Lightning czy Master of Puppets, ale tutaj możemy naprawdę znaleźć wiele bardzo wartościowych utworów. Osobiście za co lubię Kill 'Em All? Za to, że brzmienie tej płyty jest całkiem inne jak kolejnych albumów Metalliki. Lubię Kill 'Em All za tą tak zwaną surowość. Z tej surowości de facto narodziło się kilka pierwszych klasyków Metalliki. Utwory takie jak taka impresja na gitarze basowej Cliffa Bartona, Pulling Teeth Anesthesia, bardzo szybki już motoryczny Whiplash, kultowy Phantom Lord czy legendarne Seek and Destroy. Plasują tę płytę wśród jednych z najważniejszych dzieł, jeżeli chodzi o thrash metal. Dla mnie w ogóle jest to pierwsza płyta thrash metalowa, która stała się inspiracją do powstawania grup wykonujących ten rodzaj muzyki. Natomiast jeżeli chodzi o thrash metal, dla mnie to jest dzieło pionierskie. Później było już tylko lepiej, bo rozwijali swój styl i właściwie ten styl ukształtowały trzy pierwsze płyty zespołu. Natomiast co jest jeszcze ciekawe, że album Kill 'Em All jest wyjątkowy pod jednym względem. Od albumu Ride the Lightning grupa Metallica zaczęła nagrywać swoje legendarne ballady. Natomiast Kill 'Em All takich ballad nie zawiera i to też wyróżnia tę płytę na tle kolejnych wydawnictw Metalliki. Kill 'Em All na stałe wpisał się w kanon klasyki thrash metalu i zdecydowanie zostaje jedną z najważniejszych płyt tego gatunku. Numer katalogowy 838-142-1 to jest epokowe wydanie z 1989 roku nakładem Zielone Vertigo. Płyta wybitna, która dzisiaj na pewno zagości na moim talerzu z okazji 41. rocznicy wydania.